godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Gdy Górne Łużyce zostały objęte władztwem monarchii miśnieńskiej, pojawili się tu licznie koloniści niemieccy. Właśnie na tym terenie leżał szlak handlowy z Lubania do Żytawy. Miało to oczywiście znaczenie dla gospodarczego rozwoju Sadyby. Od XIII stulecia nazwę wsi kilkakrotnie przekształcano, co zostało odnotowane nawet z podaniem konkretnych lat zmian. I tak w 1740 roku była to Nikelsdorf, blisko pół wieku później Nikolsdorf, by wreszcie przyjąć formę Nikolausdorf. Po zakończeniu II wojny światowej najpierw określono ją mianem Mikołajów i Nikorsk, dopiero potem stała się Mikułową Górną i Dolną. Górną jej część założył w XVI wieku Maciej Wąsalza. W okresie XIV i XV wieku władali nią zgorzeleccy mieszczanie, potem dolną część odsprzedano szpitalowi Świętego Ducha w Zgorzelcu. Wśród wielu miejscowości, które ze względu na swoją wielkość, czy nawet na przeszłość, jakby nie budzą wielkiego zainteresowania, na pewno jest też Mikułowa. I jest to wielki błąd, ponieważ ta wieś po pierwsze ma za sobą rzeczywiście bogatą przeszłość i może zaimponować chociażby tym, że tutaj został ocalony przed całkowitym zniszczeniem pałac, a także duża ilość zabudowań przydworskich. Oprócz tego Mikułowa może się poszczycić posiadaniem w bardzo szybkim okresie dostępu do kolei żelaznej, ale też i innymi historiami, które chociażby nawiązują do wielkich kampanii z czasów chociażby wojsk, przemarszu tędy wojsk napoleońskich. Otóż to wtedy wpadli tutaj mieszkańcy na pomoc, oczywiście za sprawą samego Napoleona, żeby drogi obsadzać topolami. To był taki bardzo znamienny wtedy pomysł, które to miały drzewa ocieniać te szlaki komunikacyjne. Niewiele z tych w końcu słabych drzew zostało do dnia dzisiejszego. Za to przy parku pałacowym możemy znaleźć bardzo piękne, prastare rośliny, no i pozostałości samego tego obiektu parkowego. Pałac w Mikułowej pochodzi z XVIII wieku, a więc nie jest to obiekt bardzo wiekowy. Niemniej doczekał się już kilku przebudów, między innymi w 1886 roku. Jego otoczenie też imponuje dbałością, oczywiście to otoczenie sprzed lat, o szczegóły, które pozwalały na dobry wypoczynek, na takie wędrówki parkiem z obserwacją przyrody, jaka tutaj była zawsze bujną taką formą życia. Strumień czy rzeczka przepływająca opodal czyniła też takie możliwości, że stworzono tutaj miejsca wypoczynku, takiego bardziej czynnego. Ale przede wszystkim, co jest istotne, że dużo z tych elementów zostało zniszczonych, ale też jeszcze więcej można dzisiaj odnaleźć przynajmniej ślady po tych różnych urządzeniach. W okolicach pałacu
Mikułowskiego można znaleźć bardzo ciekawe elementy ozdobne na terenie parkowym. Oczywiście przypomnę jeszcze raz, że są tutaj wielkie drzewa przypominające czasy, kiedy ten obiekt był wznoszony i kiedy zadbano o to, żeby jego otoczenie było piękne, ale równie ważne były takie chociażby perełki na tym całym obszarze, jak chociażby to sztuczne źródło. Tutaj była kiedyś fontanna, widać taki stworzony klimat za pomocą tych kamiennych jakichś tam ozdób. Tędy przepływała woda dalej, były kaskady. To wszystko naprawdę czyniło z tych wszystkich elementów otaczających dwór czy pałac w Mikułowej teren naprawdę piękny. No i tak powinien on jeszcze kiedyś wyglądać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. W dawnej Mikułowej stosunkowo szybko zajęto się edukacją, czego świadectwem jest fakt powstania już pod koniec XVIII wieku ludowej szkoły. We wsi pracowała własna piekarnia, wzniesiono dwa młyny wodne, w okolicy wydobywano torf. Opodal dworca kolejowego funkcjonowała także cegielnia. Część mieszkańców trudniła się tkactwem bawełny. Na początku XX wieku swoje usługi oferowały dwie restauracje, a także solidna sala widowiskowa będąca częścią karczmy. Kolej żelazna pojawiła się w okolicach Mikułowej wcześniej, bowiem już w roku 1865. Ułożeniu torowisk i uzbrojeniu ich oprzyrządowaniem technicznym umożliwiającym bezpieczny ruch pociągów towarzyszyło wzniesienie dworca, restauracji służącej podróżnym, a także poczty. Opodal powstał także budynek Urzędu Celnego, w którym obsługiwano osoby przekraczające w pobliskim Zawidowie przejście graniczne z Cesarstwem Austro-Węgierskim. Diametralnie unowocześniono tutejszą linię kolejową poprzez jej elektryfikację w 1923 roku. Pracę wykonała w latach 1921-23 spółka Siemens. Sieć rozpięto na charakterystycznych podwójnych słupach betonowych, w dużej części do dzisiaj stojących przy torowisku. Bardzo ciekawe świadectwo historii kolei Mikułowej stanowi zdjęcie dawnego szynowego wozu pogotowia sieciowego, wykonującego pracę przy trakcji elektrycznej. To przebudowany z wagonu motorowego w Zgorzelcu pojazd techniczny napędzany benzolem. Historia kolei w Mikułowej zasługuje na zupełnie odrębny odcinek, ale chcielibyśmy go wpleść też w dzieje tej miejscowości już teraz. Otóż torowisko powstało tutaj w roku 1865. W ślad za tym poszło wybudowanie różnego rodzaju urządzeń towarzyszących. Między innymi powstała restauracja, stacja kolejowa, poczta. I te wszystkie działania spowodowały, że ta nitka komunikacyjna ożywiła gospodarczo Mikułową. Przypomnę tylko, że tam zajmowano się tkactwem, były różnego rodzaju inne gałęzie rolnicze, produkcyjne. Po pewnym czasie, a był to okres bardzo krótki, unowocześniono ten szlak komunikacyjny. Otóż w roku 1923 powstała tutaj linia zelektryfikowana. Taką ciekawostką, bardzo ważną i dobrze do dzisiejszego dnia zachowaną są te betonowe słupy. To na nich była rozpięta trakcja elektryczna dawnego systemu tego zasilania elektrowozów. Zresztą bardzo wiele urządzeń tutaj na tej stacji przypomina ten odległy czas. No przede wszystkim warto też zająć się takimi drobiazgami, jak chociażby perony, które były wyłożone świetnie takimi drobnymi kostkami granitu. Zresztą całe otoczenie stacji przypomina o tych odległych czasach. Zachował się oczywiście budynek dawnej restauracji, takiego hotelu, przy którym też powstała jedna z pierwszych stacji benzynowych. Wszystkie te elementy dobrze służyły Mikułowej, a przypomnę, że sama wieś była od tego miejsca oddalona o ponad kilometr, co nie przeszkadzało w tym, żeby tutaj dostarczać różnego rodzaju towary wytwarzane w Mikułowej, ale też, żeby ten punkt był ważny z punktu widzenia pobliskiej granicy w Zawidowie. Otóż pomiędzy Mikułową a Zawidowem przy drodze w kierunku Zgorzelca utworzono też specjalny punkt celny, który zajmował się odprawami tych osób, które chciały przekroczyć granicę w Zawidowie. Oczywiście te wszystkie wydarzenia, o których wspominam, to już daleka przeszłość. Niemniej, kiedy bywa się na takich właśnie niewielkich stacyjkach jak Mikułowa, no warto zastanowić się, dlaczego zostało tutaj tyle tych budynków, które kiedyś dobrze służyły obsłudze ruchu kolejowego. Czemu służyły te słupy, których jeszcze nikt
na szczęście do tej pory nie zniszczył, a które były właśnie tym, co powiedziałem wcześniej, takim zamocowaniem sieci elektrycznej. No wszystko to jest ciekawe i godne polecenia do odwiedzenia. Według Bolesława Dolaty, autora książki Wyzwolenie Dolnego Śląska, Sulików i otaczającego wsie zostały zajęte przez oddziały 52. Armii Ogólnowojskowej generała pułkownika Konstantina Korotiejewa dopiero 8 maja 1945 roku. To właśnie wtedy, gdzieś w okolicy Mikołowej, jeden z młodziutkich żołnierzy sowieckich, strzelec Masztaler, który został uwieczniony przez wojennego korespondenta w trakcie pobytu w podbolesławieckich wykrotach, nie dopuścił do zastrzelenia trzech wziętych do niewoli nieletnich niemieckich żołnierzy. Po latach próbował zlokalizować dokładne miejsce tego wydarzenia, wysyłając zarówno swoje wojenne, jak i powojenne zdjęcie oraz odręczny szkic zapamiętanego terenu. Mieszkańcy dzisiejszej Mikołowej bardzo dbają o to, żeby swoją miejscowość pokazać w jak najlepszym świetle i chwała im za to. Warto bowiem wspomnieć, że już przed laty to właśnie tutaj były aż dwa młyny wodne. W tej chwili stoimy przy jednym z tych obiektów. Oczywiście dzisiaj on jest nieczynny, zaniknęły te wszystkie kanały wodne, które doprowadzały wodę na turbiny. Jest to obiekt prywatny, ale można zobaczyć, że we wnętrzu pozostałości po miejscach, gdzie stały żarna, gdzie były te wszystkie urządzenia przekazujące napęd, jeszcze ślady tego zostały. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, że Mikołowa dzięki swoim mieszkańcom dzisiejszym stara się przybliżyć historię zarówno wsi, jak i okolic, poprzez różnego rodzaju tablice, poprzez informacje historyczne. Jest to bardzo chwalebna sprawa przede wszystkim dlatego, że naprawdę być może niewielka miejscowość, ale mająca tyle w sobie tych takich pięknych zakątków, ma co zaoferować przyjeżdżającym tu ludziom. Po zakończeniu II wojny światowej niewielka Mikołowa stała się nową ojczyzną dla przybywających tu Polaków wysiedlonych z kresów II Rzeczypospolitej, między innymi z okolic Ośmiany, Brześcia nad Bugiem i Rohatynia. W roku 1960 niedaleko wsi powstała duża rozdzielnia elektroenergetyczna. Z czasem napływający mieszkańcy coraz chętniej wiązali z tą ziemią swoją przyszłość. Być może wkrótce ożyje Mikołowski Pałac i zjadą się pierwsi spragnieni spokojnego wypoczynku ludzie. I tego też trzeba życzyć tej ciekawej miejscowości.